Halo, halo, dzień dobry, witam was serdecznie z tej strony, zapraszam na kolejny odcinek Drewnianego Przedszkola. Nie będę tutaj śpiewał, obiecuję nie śpiewać tym razem, bo moje płuca są w stanie nie najlepszym. Florencio kontra Mr. A. Dla tych, co nie wiedzą, Florencio to jest taki, powiedzmy sobie, alfa gaming. Nikt nie wie, co gra, ale zwykle jest zabawnie, dlatego też doszedłem do wniosku, że jego replay może być bardzo fajny i udany i w sam raz do pokazania do drewnianego przedszkola. To jest odcinek trzeci, no troszeczkę tego powolutku leci, kompy już są, wszystko ładnie, pięknie działa, ale szybciutkie dwa słowa na temat sponsora tego materiału. Czemu tak ładnie wyszło na środek? Gotowi do gry? Proszę państwa, Acer i tak naprawdę T-Mobile zaprasza do tutaj o wykupienia ładnej, pięknej oferty laptopa razem z internetem. Na dole macie link. To kliknijcie sobie w ten link i będziecie wszyscy szczęśliwi i zadowoleni. Przy okazji, swoją drogą, dzisiaj nagrywamy w 144p. Tam jeszcze 0 powinno być. Kurde, fajne. Udało mi się zrobić mini animację. Okej, jest. Dobra, ale to lecimy. Więc to był, powiedzmy sobie, taki sponsor, partner tegoż materiału. Dobra, co się będzie działo? Jest Teran, jest Zerk, jest Emil, który ma problemy z oddychaniem. Po ostatnim WCS-ie mi płuca umarły prawie że, ale zobaczmy, co się będzie działo. Już widzimy, że coś dziwnego się będzie działo, bo szybciutko postawione raksy z przodu i normalny człowiek by pomyślał, że będzie pewnie jakiś 3 raksy Reaper, ale jak na to wszystko teraz spojrzymy, to to nie wygląda na 3 raksy Reapera, mimo że są, jest jeden gaz, drugi gaz, bo będzie stawiana faktorka. Będzie natomiast pewnego rodzaju niespodzianka. Otóż na dole Florencio doszedł do wniosku, że postawi sobie co? Pojechał prop. Panie Florencio, co pan będzie stawiać? Prosimy o pokazanie tego, co będzie tu postawione. No, jest, proszę państwa, jest. Jest Command Center postawione, no. Więc Mr. A będzie myślał, że tu jakiś all-in będzie. No, jak nie będzie myślał, jak będzie myślał, że tu będzie all-in. Bo jak to się mówi, proszę państwa, dobry all-in nie jest zły. Podjechał, zobaczył, aha. Więc Florencio wykorzystuje to, że jest znany na scenie dziwnych drewnianych przedszkół. Przedszkol? Przedszkół? Drewnianych, Bronze League Heroes, o tak, i może jest chyba w Masterze, Diamencie, nie wiem, jakoś wyższa liga. To będzie prawo coś dziwnego robić, oczywiście złapał sobie supply bloka, bo dlaczego by nie, więc może niekoniecznie Master, ale dziwne rzeczy powinny być. Natomiast jeżeli chodzi o Terana, co my tutaj mamy dobrego, mamy Queena i Zerga, mamy Queena jednego, Queena drugiego, nikt nie wpadł na pomysł, żeby dodać larwy, tylko co najwyżej jednostki się pojawiły. Zetnijmy na APM-y, dużo nam tu nie mówią, szczerze powiedziawszy. Do tego wszystkiego jeszcze jest Starport postawiony Florencio u góry, proszę bardzo, Reaper 5, a nie, to są miny. Miny albo chyba Reaper, co nie? Jest Reaper. Co Reaper robi? Aha, Reaper się... Czy mi się wydaje, czy on zablokował się tym Reaperem? Nie może... On się zablokował tym Reaperem? Nie no, ej... Nie no, tędy jakby chciał, to mógłby wyskoczyć. No co tu się dzieje? Panie kolego, pan żeś się zablokował i to tak trochę nieładnie wygląda w takim wypadku, jak jest blokada. No dobra, a co będzie dalej? Wiecie co, myślę, że trzecia baza jest stawiona. Więc mam taką oczywiście niespodziankę, z tyłu postawiony jeszcze jest jeden starport. Co wie Zyrk? No, Zyrk dużo nie wie, natomiast zobaczmy, pewna ilość linków już biegła z przodu, na wszelki wypadek, gdyby coś tu miało złego się stać. Ja myślę, że jakiś drop z min, przy czym przeciwnik to raczej wie, więc przyspieszmy to sobie troszeczkę, żebyśmy upewnili się. Aha, jest dobra, gaz na dole, orbitala nie ma, planetarki nie ma. Na razie jest produkcja tylko i wyłącznie jednostek. I teraz... Chwila, moment. Czy ja właśnie zauważyłem moment, kiedy lingi próbowały się wbić do środka i on wpuścił te lingi do środka najnormalniej na świecie? Zobaczmy. Zero zabitych jednostek. Jedna zabita jednostka. Tak, proszę państwa, właśnie wpuścił swoje lingi do środeczka. Pięknie. Pięknie. Bardzo ładnie. Nie ma tak wpuścić lingi do swojej bazy, więc tak nie do końca to pewnie wyszło. Gdzieś tu mina się zakopała. Z tymi minami trzeba uważać, żeby na przykład te miny nie zabiły naszych własnych jednostek. No i teraz zobaczmy, ile harvesterów są. Tylko 3? Przecież to tyle co nic, 3 zabite. Ale tutaj bardzo ładne odstawienie many tak naprawdę. Otwarte i chwila, moment. Dobra, orbital jest. Tutaj orbitala nie ma jeszcze w pogoni za lingiem. Matko święta, jak mi się ciężko oddycha. Tyle wam powiem. Masakra jakaś. No dobra. Co tu będzie dalej? Jest Techlab dostawiony, więc może jakiś Banshee będziemy mieli z Cloakiem, coś w tym stylu. Przeciwnik znowu się szykuje, żeby się przedostać. Aha! Nie, to po prostu jest niezamknięty wall. Przepraszam najmocniej.
tu wall był niezamknięty, jednostki zostały wpuszczone do środka, ktoś się nie zawolował w sposób odpowiedni, nawet się nie ruszył jeszcze tymi jednostkami do końca do obrony. A więc nie do końca ogarnięty wall. No dobra, zdarza się. Helion nie przejadą, Lingi się prześlizną. Tym bardziej, że raz Lingi obślizgłe, dwa do tego wszystkiego pewnie na diecie jakieś na keto były, więc innymi słowy, keto bez metali ciężkich, więc się przycisnęły. W międzyczasie Roach, no jak tutaj widać, Roach na diecie MZ, czyli mniej żryj, i mam wrażenie, że one nie przejdą przez to, raczej nie powinny przejść przez to, ale będą chciały to oczywiście spuszować. Zyrk dalej nie wie, czy to jest niespodzianka, Zyrk dalej nie ma najmniejszego pojęcia, co się dzieje, przedstawia sobie trzecią bazę, w ogóle ilość harwesterów to jest szaleństwo, 33-23, Panowie sobie strzeleją, to oczywiście Olin idzie, ja to bym na przykład Overlorda postawił gdzieś pod bazą i zrobił Nidusa, ale to jestem ja. Ja lubię wyskakiwać z Nidusa i robić tak, halo! To jest takie moje małe chętne, małe cóż w moim życiu, tak wyskakujesz i mówisz, halo! Halo! No, dokładnie. Mamy postawione Fusion Core, więc Battlecruisery, bardzo możliwe, że jakiś batek się tam pojawi. Mr. A będzie chciał się chyba tu za chwileczkę przebić. Dajesz, panie A! Dajesz, panie A! Dobra. Więc tak, jak najbardziej się przedostaje. Oczywiście tutaj Liberator zostanie zniszczony, to nie powinno nas... A jednak się... Nie, Roach się nie mieszczą. Czy się mieszczą? Wpuszcza jednostki do środka, tak? Postanowił je wpuścić, przestawić, żeby ich nie stracić. No mógł powiedzieć... A, tu jest planetarka. Aha, czyli tu jest planetarka postawiona. Czyli w naturalu jest planetarka, żeby się bronić. No dobra. To ma sens, dlaczego się podniósł, bo planetarkę stawia. Uwaga na Bajle z tyłu, ucieknie, trochę ucieka, ale może się da radę utrzymać. Przydałby się kolejny Liberator. O, jakby się ten Liberator w tej sytuacji przydał. Trwa ciągłe naprawienie, tutaj jeden SCV-ka nie naprawia, byłoby bardzo dobrze. Jakby teraz zabił jeszcze kolejną porcję. Zaraz Bajle polecą i to będzie problem. Jak Bajle polecą, bez SCV-ki zginą, ale na razie jest hold, jeszcze jest hold. 14 tych jednostek, nie będzie holda, nie będzie, chociaż SCV-ki nowe zjeżdżają. Trwa naprawa. Chyba będziemy mieli holda, ale to naprawia pięknie. Ej, pst, pst, ej, pst, pst, ej, zerk, pst. Nie wiem, czy wiesz, ale na górze nie było planetarki. Zerk, pst, na górze nie było planetarki. Mogłeś wejść na górę, bo to nic ci nie broniło Walla, i rozwalić mu maina. Zerk, pst. Nie, zerk chyba nie ogarnął się, o co chodzi. Trwa jeszcze skautowanie, bo tutaj podejrzewa, że Cizer może coś złego zrobić i Zerk bardzo fajnie zorientował się, co się dzieje. Za chwileczkę Lingi wyśle na dół, gryzie coś i patrzcie, Zerk jest mega przyjemnym człowiekiem, bo Walla, który tutaj supply blocka za chwileczkę odblokuje. Very nice, planetarka by się tutaj jak najbardziej przydała, przynajmniej przed tymi pierwszymi Lingami by się obronił, trochę czasu by sobie kupił, no ale po co planetarka. Dobra, jest Battlecruiser, właśnie SCV-ki zostały zabite, więc ładnie to wygląda. Chciałem tylko zauważyć, że ta expa u góry ma zabite 18 harwesterów. No, więc Zerk nie do końca ogarniał, co się dzieje. Zobaczmy, Zerk ma ler, nie ma speedu na Roachach, bo po co się tutaj przemieszczać. I teraz jedna ciekawa rzecz. Wiecie, że można podnieść ekspansję i ją uratować? Ja nie żartuję, tą ekspę można było podnieść i ją uratować i ona by nie została zniszczona, ale to już szczegół. Okej, mówię o tym, że może jest w GM-ie, Masterze albo GM-ie, to muszę się upewnić. To nie do końca chyba tak wygląda ten poziom League. Jestem tego pewny. W tym samym momencie, proszę Państwa, Battlecruiser robi przeskok do bazy i tu będą dobre cyrki. Tu Eko będzie ginęło, jasne. Parę sporów zostało postawionych, ale w tym czasie, no, trochę jednostek będziemy mieli, albo powinniśmy przynajmniej mieć tutaj wybitych, ubitych. Planetarka ma już 23 jednostki na koncie, swoją drogą, żeby było zabawnie. Yamato jest, jeszcze nie ma, kolejne hydry się pojawiają. O, jest jeszcze jeden Battlecruiser, no dobra. To też może było podnieść, uratować, ale z drugiej strony po co? I będzie jeszcze jedna opcja przeskoczenia i teraz ciekawe, czy wpadnie na ten pomysł, żeby wejść na górę. Ty patrzcie, wpadł. Wpadł na pomysł, żeby wejść na górę. Jeszcze mina tutaj wybuchła, więc to jeden Roach ranny, trochę obrażeń zadanych. Mamy Battlecruisera z 8 killami na koncie, który siedzi pod bazą. Za chwileczkę będzie miał pewnie przeskok. Tu się ogarnął, że dobrze byłoby podnieść jedne budynki. O, tu się ogarnął. No niestety eBay nie możesz podnieść. Byłoby dobrze, gdyby SCV-ki były ściągnięte do naprawiania tego, co by nie stracić tej planetarki. Co by nie stracić tejże planetarki. Zaczynają ją naprawiać, więc bardzo dobrze. Planetarka 31 zabitych jednostek na koncie. Ślicznie. Battlecruiser 12 killi na koncie i mam wrażenie, że za chwileczkę dojdzie do... Będziemy mieli oczko, będzie 21. Tak bez większych problemów. Problem jest taki, że się nie zatrzyma ten Battlecruiser i troszeczkę przekiluje.
Na razie jest na 19. Dobrze, dobrze. A, przeskoczył, uciekł. Wrócił do domu. Przypominam, że planetarka dalej twardo czeka. 14 tu jest, 19 jest. Ładnie, ładnie, oba ślicznie. SCV-ki nie są zdecydowane, czy chcą naprawiać z góry, czy z dołu. Prześlicznie. Okej. Okay. Pneumatic Carapace. No i dobra. Zobaczmy tą armię. 25 Roach, 4 Hydry. Nie chcę nic mówić, Hydry troszeczkę jest maławą. 4 Hydry na 2 Battlecruisery. To moi mili państwo. Moim zdaniem jest za mało. No to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Nie musicie tak naprawdę o nim tutaj myśleć, się z nim zgadzać. Okej. Okay. Dobra, batki do harasu, trzecia baza czeka, trzecia baza jest niezabezpieczona, chciałbym zauważyć. Pojedynczy link oberwał, ale tutaj widzę, że armia będzie mogła szybciutko za chwileczkę uciec. Po co robić jakieś bajlopluje, żeby zniszczyć, więcej obrażeń zadawać i atakować na większą odległością i przy okazji przeganiać SCV-ki? No nie, no lepiej samymi roachami iść. Oho, chyba się zorientował, że atak w lata wleciał i mamy 21 oczko. Przestań, wracaj do domu. Już przestrzelił. Już przestrzelił, przypał. Jak tak przestrzelić, to już nic z tego nie będzie. Nic a nic, proszę państwa. Zero. Zero. Dobra, kolejne queeny będą zabite. Ja mam pytanie Yamato. Aha, nie ma Yamato, bo nie ma technologii pod Yamato. Te dwa Battlecruisery trzeba przyznać, że tutaj ślicznie harazują. Coś nowego wyskoczy. Piątka Hydr to będzie trochę mało. Do tego wszystkiego widzę kolejne spory, ale Zerg się tym nie przejmuje. Proszę państwa, kwaśny deszcz mu tu spada na łeb, on się nie martwi. Dla niego te Battlecruisery to jest fake news. Tego nie ma, to nie istnieje. Ktoś mu to wiecie, to jest taka wersja globalnego ocieplenia. Fake news, tego nie ma. Nope. Właśnie coś ci leje na żar z głowy. Nope, fake news, to nie istnieje. To wymysł. Wymysły dziwnych ludzi. Nope. Dobra, zobaczmy hydry, roacze, hydry i tak dalej. I zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Próba teraz przebicia się idealnie. Bardzo mi się podoba, jak zbił się w jedną fajną kulkę. Dzięki temu planetarka może zadawać jak najwięcej obrażeń w jak największej ilości jednostkom na raz. Mega mi się to podoba, naprawdę, mega. Planetarka, 42 kile na koncie, ślicznie. Ale widzicie, Battlecruiser już przegonił i doszedł do 43. Zerg nie do końca chyba ogarnia, o co w tej grze chodzi, bo chciałem zauważyć, że znowu mógł się wbić na górze, na górę i zniszczyć tutaj troszeczkę technologii, ale po co takie rzeczy robić? Ojejku, jak to byłoby piękne ostrzeliwanie. Ale Zerg tego nie robi. To jest największy problem tutaj z przodu. Tym trzeba się zająć. Planetarka, wróg numer 1 zginie. Planetarka, zginie cała reszta. Szczególnie, że mógłby rozwalić technologię, SCV-ki i tak dalej, ale nope. Trzeba się przebić i stracić 10 tysięcy minerałów i 2300 gazu. Ślicznie, ślicznie. Kolejne, proszę państwa, faktorki dostawiono Florencio. Proszę bardzo. Chyba możemy troszeczkę przyspieszyć. Ustawmy sobie pod Battlecruisery nasze piękne jednostki, żeby pilnowały tego, co się dzieje. I co tutaj będzie dalej? Na razie leci. O, przy okazji, zobaczymy, ile osób doszło do połowy, ile osób się nie sfoszyło, że mimo tego globalnego ocieplenia, to jest wymysł naukowców. I ogląda sobie dalej. Aha, mam pytanie. Szukam sobie jakiś tablet do elektronicznego rysowania. Jakiś wakum albo coś w tym stylu. Ale po prostu hobbystycznie. Może ktoś mi coś poleci hobbystycznego. Jakiś taki entry level, ale niekoniecznie najtańszy. Coś, żebym nie marudził, że wydałem pieniądze na to. Tylko proszę, nie dawajcie takich za 2-3 tysiące z ekranem. Aż tak dobrze to nie zarabią w nowej pracy. W międzyczasie mamy plus 1 do ataku u Mistera. A właśnie, a skoro już przy tym jestem, to może powiem, wiecie, że możecie też wspierać kanał YouTube'owy. Na przykład te materiały są YouTube'owe subskrypcje płatne. Chyba 15 zł kosztuje i to wtedy wpada do mnie duża część z tego, więc zapraszamy do takiego na przykład wykupywania tych subskrypcji YouTube'owych, wsparcia bezpośredniego. Bo reklamy kiedyś podobno były, ale to już na YouTube nie bardzo ma, nie wiem, tak jak już to będzie bardziej siły przyzwyczajenia. Dobra, a w międzyczasie 60 zabitych jednostek, dobrze, 46, ładnie, pięknie. Tutaj pełna zazdrość na tym batku, który ma tak mało. I oczywiście teleport. No bo jakby mogło nie być teleportu. Piękny jest ten karasik.
Niech ktoś mu powie, że koruptory byłyby fajne. Na przykład, gdyby, wyobraźcie sobie sprawę. Robi 10 koruptorów. Battlecruisery z lekka musiałyby, no nie mogłyby tak ładnie cały czas uciekać. Podlatujesz pod bazę, zaczynasz atakować planetarkę i wiecie co? Możecie zniszczyć koruptorami planetarkę, ale nikim tego nie powiedział, nie sprawdza. Już szybciutko ekipa remontować, 4 SFA jak raz, dwa, trzy, rachu, ciachu i do naprawy faktorek, proszę bardzo. W międzyczasie mamy 4 Raveny, pięknie, plus 1 do ataku. Przypominam, że 3. baza zasadniczona. Fajnie, 15 minuta z kawałkiem, plus 1 do ataku. Uzyrga jest, nie? No muszę przyznać, piękna sprawa. Przepiękna. No dobra. Okej. No, pięknie. Ej, to jest mega fajne. Podleciał czwórką For Raven Hit Squad. Taki zergowski i For Infestor Hit Squad był. Czy terrańska wersja tego? I podleciał, coś tutaj zabił ciekawego. Parę harwesterów, chyba może tam padło. Zaraz zobaczymy. 8. Tu jest 8 zabitych, tu jest 0, 3. 3. No, parę jednostek sobie tutaj złapał. A przy okazji, gdzie są battlecruisery? Są naprawione. Przeskok już jest, więc teraz możemy atakować raz z jednej strony, raz z drugiej. I kolejna ekspansja postawiona. Zerg siedzi i pewnie Zerg myśli i się zastanawia. Terran Imba. No nie ma innego wyjścia. Gram na Terrana, Terran gra raptem dwiema jednostkami, tymi dwiema jednostkami jest w stanie ze mną tutaj wygrać. Terran Imba, planetarki to już w ogóle Imba. Powinni przynajmniej jakieś podatki podnieść od nieruchomości. Przecież to jest wojsko, to nie, tutaj. Wojsko ma taniej pod tym względem. Dobra, mamy dostawione dopiero armory. Chciałem zauważyć, że z naszym kawałkiem dopiero Terran wpadł na pomysł, że upgrade'y mogłyby mu się przydać. A takie plus jeden do ataku, do obrony na batkach to byłoby bardzo miło. Dobra, rusza armia. W końcu ma chyba tego wszystkiego. Mister A dosyć. Spróbuje zaatakować, spróbuje się przebić po raz kolejny. To, że jego armia jest podobnych rozmiarów jak ostatnio, to szczegół. Ja chciałbym zauważyć, że nie licząc tych pierwszych jednostek, to Florencio tak naprawdę nie stracił nic armii naziemnej. No, dobra, co stracił? Zobaczcie, jaka armia typowo walcząca. Tutaj nic nie padło. A ile zginęło? 61... Roach i 208 hit. I teraz wyobraźcie sobie, że jakby Florenzo siedział grzecznie u siebie w bazie i tylko się bronił przed przeciwnikiem i by taką armią zaatakował. Ale po co o takich rzeczach myśleć? Ja myślę, że przeskok by się przydał i znowu mieliśmy przeskok. I teraz... A? Czemu on na górę poleciał? I czemu w tym samym momencie nie atakowały na przykład tutaj Raveny, których się zaczyna robić coraz więcej? Poczekajcie, który... Nie, to jest najnowszy patch, jeśli się nie mylę, więc dlaczego on gra Mass Raveny? Niech ktoś mi to wytłumaczy, bo ja tego tak nie do końca pojemaju. Ja chyba nie chcę tego pojemaju. Ja nie chcę. Ja po prostu oglądam. I tyle. Okej. Co tu jest? Dobra, armia po raz kolejny spróbuje zaatakować. Przecież tutaj zespół Tureta go rozwali. Wszystkie Raveny mają zespół Tureta, podlecą, wieżyczki rozrzucą i to wszystko będzie ubite. Cicho! Skoro są battlecruisery, z którymi mogę sobie poradzić, to może Spire. Na przykład też infestory z przechwytywaniem by fajnie zadziałały. Można by to bardzo szybko złapać i by nie mogły uciec. No i dobra, teraz się zaczyna. Jest troszeczkę tych helionów. Chciałbym jednak zauważyć, że te heliony są bez Blue Flame'a. To by się akurat bardzo przydało na chody. Byłoby w sam raz. Gdzie są battlecruisery? Halo, przepraszam. Gdzieś się tutaj ukrywają. Jest jeden. Drugi tak nie wygląda najlepiej. Gdzie jest ten drugi? Nie wiem. Dobra, przynajmniej wiem, że ekspansja padnie. Tyle się dowiedzieliśmy. Czekajcie. Jest ten jednak, kurde, nie naprawili. Niedobrze, ale armia będzie już się zbliżała, żeby zaatakować przeciwnika. Ależ to będzie piękne. Ależ to będzie piękne. Dobra, Spire jest. Aha. No, to było śliczne. Blue Flame'a jak nie było, tak dalej nie ma. No i nie chcę nic mówić, ale chwila, Mr. A ma nie najgorsze upgrade'y. Chociaż mam wrażenie, że to będzie jedna szybka miazga teraz. Oj, tak. Eko coś gdzieś wiedzie. Aha, sam nie jest pewien, co się zaatakować. Chyba z Florencji też nie do końca ogarnia. Teraz wleciało. No i proszę Państwa, rozrzucamy wieżyczki. Robimy zespół Tureta i gramy teraz. I gra muzyka turetowa z zespołem. I trochę ich zostało tutaj dorzuconych. Co jest najciekawsze, Florencji pewnie, jak to wszystko będzie ubite. Wszystkie wieżyczki padną, wtedy dopiero wleci. A ja mam pytanie, gdzie są battlecruisery? Aha, gdzieś z tyłu, czekają jako druga linia na obronę. Pewnie to można by Helbaty zrobić, też poatakować, ale po co? Same hydry. A to hydry to jednostki mięciutkie, ale byłoby fajnie teraz ubić.
Ale by teraz było fajnie tak mieć Blue Flame'a, podjechać tam Blue Flame'em, on nagle tak psi. Coś pięknego to by było. No nic, najwidoczniej tego nie chcę robić. O, proszę bardzo, dostawia sobie Fusion Core znowu, więc może jakieś Yamato zrobi dla dwóch jednostek. Batki już są naprawiane, to dobrze. I teraz szybciutko, redukcja, przyspieszamy, wyprzedzamy przeciwnika i czyścimy mu creep, bo eko i tak zbyt dużo tutaj nie ma. Co jest najciekawsze, Zyrk się dalej gania z tymi Helionami. Chociaż realnie rzecz mówiąc, to nie musiałby tego tak robić, ale to już szczegół. I tu pamiętajmy, że właśnie trwa ładowanie energii na Ravenach i kolejny zespół Tureta się nam pojawi. Aż muszę sprawdzić, nie będę sprawdzał, jaka to jest liga, zepsuję sobie zabawę, dowiadując się, jaka to jest liga. Wy może sprawdzić, albo sami obstawcie w komentarzach, jaka to może być liga. No dobra, co tutaj jeszcze będziemy mieli dobrego? Dlaczego mi siedzi w głowie cały czas, jak komentuję ten mecz, muzyka z Robocopa? Nie wiem czemu to jest. To będzie bolało. No cóż, cała ekspansja będzie zniszczona łącznie z harwesterami. Z tego co tutaj widzę, zbyt dużo sobie nie pożyje. Harwestery uciekają. A sporawą część ubił, nie wszystko, ale tutaj oczywiście te wieżyczki bardzo krótko sobie żyją. Ekspansja rozwalona. Jedynie nic z tym nie był w stanie zrobić. Za chwileczkę będzie wlot do maina i mam wrażenie, że main zostanie rozwalony. Ostatnie parę dronek gdzieś tutaj się pochowało. No i teraz rzucamy, rozwalamy maina. Zresztą tutaj nawet nie wybiera jednego celu, po prostu tak to rzucił. Chciałem zauważyć, że Battle Cruiser zostały już wycofane, bo to już pewnie czas emerytury. No jeden ma 60 lat, a więc to na emeryturę wcześniejszą poszli. Tutaj mamy męskiego, chociaż to 66, to nie, to nawet nie jest wcześniejsza emerytura. Więc tutaj jest normalna, ta nowa, co miała być tam kiedyś. 53, a to jest wcześniejsza dla kobiet. I teraz zobaczycie, i tak to wygląda. Na wcześniejszą emeryturę kobieta przeszła 53 latka, ładnie, pięknie, szczęśliwa, zdrowa, a facet 66 i ledwo zipie już tutaj. Energii mało, życia mało, wszystkiego mało i jeszcze wysyłają, żeby ten jeden rok dopracował. Tego jednego killa zrobił. A potem co? A potem może już kaput. No dobra, zobaczmy. Jeden, drugi command center, kolejne dostawione. Panie Zerg, co pan zrobisz? Twoja armia składa się sam... Co jest najciekawsze, nie ma speedu nawet na tych hydrach, żeby było zabawnie. No i dobra, ładne czyszczenie creepu. Ten Zerg musi pisać GG! I tak też jest, proszę państwa. Mamy GG! A więc ja będę kończył już, jeśli wam się materiał podobał, zapraszam do subskrypcji kanału, takiego zwykłego, niepłatnego. Płatne też, jakby ktoś chciał. Jeżeli się bardzo nie podobał, to może na przykład dać łapkę w dół, ale jeżeli się podobał, łapka w górę. Jej! Po co ja o tym wszystkim mówię? Tak fajnie było nagrać jakiś materiał. I pamiętajcie, zetknąć do Team Mobile z ofertą sponsora materiału. Na razie! Cześć wszystkim, Emil z tej strony was żegna z Anglii. Hej. Bez kamerki, bo jestem chory. I wyglądam źle. I przytyłem parę kilo po przyjeździe tutaj. Na razie.